Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka. A to jest kanał, w którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. W dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć temat koloru czerwonego w męskiej szafie. Jak to jest z tym kolorem? Czy jest on stylowy? Czy są sytuacje, na które mężczyźnie nie wypada zakładać tego koloru? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Zacznę od tego, że kolor czerwony jest to kolor, który jest najbardziej nacechowany emocjonalnie. No i pewnie niektórzy z Was teraz myślą, no co ta stylistka gada, jak to kolor nacechowany emocjonalnie. Postaram się Was przekonać, zróbmy mały test. Idziecie na randkę, poznajecie nową dziewczynę. Są dwa warianty. W pierwszej sytuacji przychodzi nowo poznana dziewczyna w jasnej, zwiewnej sukience, a w drugim przypadku przychodzi w kwisto-czerwonej, dopasowanej sukience. Czy oby odczucia wobec obu dziewczyn i pierwsze wrażenie, jakie na Was wywierają, są identyczne? No właśnie, a czy działa to też w drugą stronę? Czyli czy my, kobiety, jeżeli widzimy mężczyznę, który jest ubrany w czerwony kolor, to czy w jakikolwiek sposób wzbudza to większe zainteresowanie, czy podnosi jego atrakcyjność? Badania naukowe pokazują, że kolor czerwony może wzbudzać skrajne emocje, a więc z jednej strony właśnie kojarzy się z miłością, z seksapilem, a z drugiej strony zauważcie, że znane osoby, politycy w ważnych momentach, ważnych sytuacjach ich w życiu, takie jak debaty, wywiady, ważne przemówienia, często zakładają właśnie czerwone dodatki, albo tak jak w przypadku Hillary Clinton, która była ubrana w całą czerwoną stylizację. Przypadek? Z pewnością nie. Jest to celowy zabieg, ponieważ właśnie badania pokazują, że dodatki w tym kolorze, czy też nawet cała stylizacja w tego typu sytuacjach, a więc kiedy mówi się do publiczności, wzbudza większy autorytet, przewagę, dominację, siłę. Dlatego właśnie kolor ten jest stosowany w takich przypadkach, aby poprawić, polepszyć sobie trochę, czy dodać sobie trochę takiego wizerunku, który chcą osiągnąć. No dobra, a jak to jest w przypadku takiej codziennej garderoby mężczyzny? Czy można, wypada zakładać kolor czerwony mężczyźnie? Panowie, znacie moje podejście? Oczywiście, że można, aczkolwiek jeśli chcecie, żeby to wyglądało stylowo, no to już trzeba wiedzieć jak. Zacznijmy od tego, że kolor czerwony może mieć oczywiście różne odcienie. Ja się dzisiaj skupię na takich trzech odcieniach, więc pierwszy to będzie mocno taki krwisty, mocno nasycony czerwony kolor, na który najbardziej należy uważać, bo on właśnie najbardziej przyciąga uwagę. Kolejny kolor to kolor czerwony, który jest mniej nasycony. Nazwijmy go kolor malinowy, po prostu żebyśmy wiedzieli, jak go odróżnić od tego krwisto-czerwonego. Oraz trzeci kolor to kolor bordowy, a więc taki czerwony zmieszany powiedzmy z kolorem brązowym. I ten mocny kolor czerwony oczywiście jest kolorem, który najbardziej zwraca uwagę i właśnie najbardziej wywiera wrażenie na innych. Zatem na ten kolor należy najbardziej uważać. Mężczyźni, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ubiorem, gdzieś tam szukają swojego stylu, nie do końca jeszcze pewnie się czują w łączeniu kolorów i włączeniu stylizacji, zdecydowanie ten kolor odradzam, dlatego że właśnie jeśli jego źle założycie, no to łatwo tutaj popełnić błąd. Jeśli znacie się już na modzie, czujecie się świetnie w dobieraniu kolorów i dodatków, to sami najlepiej wiecie, jak go nosić. W przypadku tego koloru mniej nasyconego, czy też koloru bordowego, jak najbardziej te dwa kolory mogą znajdować się w szafie mężczyzny i mogą bardzo fajnie wyglądać w wielu stylizacjach. Mogą się znajdować zarówno na spodniach, koszulach, swetrach, czy dodatkach, butach itd., itd. Także ten kolor oczywiście jak najbardziej ja osobiście polecam, ponieważ też jest kolorem, który jest z jednej strony stylowy, a z drugiej strony też fajnie podbija różne inne kolory. Więc jeśli macie jakąś na przykład koszulę w takim niewyróżniającym się kolorze, powiedzmy mało nasyconym, to ten dodatek w postaci takiego koloru bordowego, czy to tego koloru malinowego, będzie właśnie bardzo ładnie budował różne stylizacje. Kiedy można popełnić błąd zakładając kolor czerwony? No więc, tak jak mówię, w przypadku tego bordowego koloru, czy malinowego,
tutaj jakby o błąd trudno, no po prostu byleby on dobrze i spójnie pasował z Waszą całą stylizacją. W przypadku tego kwisto-czerwonego koloru, to ja bym dała takie dwie wskazówki. I pierwsza kwestia to jest taka bardziej z psychologicznego punktu widzenia, więc jeżeli ja na przykład ubieram kogoś, to dla mnie bardzo ważne jest to, aby ten ubiór jakby współgrał z osobowością, ze stylem życia kogoś. Więc na przykład, jeżeli jest osoba, która jest introwertyczna, a więc taka, która nie okazuje emocji na zewnątrz, która może jest bardziej wycofana, jeśli chodzi o kontakty z innymi, mniej towarzyska, mniej ekspresyjna, do takiej osoby kolor czerwony po prostu nie pasuje, bo jest to bardzo ekspresyjny, wręcz trochę agresywny kolor. Też z doświadczenia wiem, że osoby o tego typu charakterze czy osobowości jakby intuicyjnie nie sięgają po takie kolory, bo nie do końca dobrze się w nich czują. Drugi błąd, no to jeżeli na przykład mężczyzna wybiera się na jakieś spotkanie, które ma bardziej charakter ugodowy, taki by nawiązać relacje, taki, w którym nie chce pokazywać wyższości, nie chce w jakiś sposób pokazywać swojej dominacji, tylko wręcz właśnie jakby być otwartym na rozmowę z drugą osobą, to myślę, że kolor czerwony tutaj jest czymś, na co trzeba bardzo uważać, ponieważ może właśnie wzbudzać takie odczucia dominacji, przewagi, na których nam nie zależy akurat w takich momentach. No to co? Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was do tego koloru i przybliżyć Wam trochę jego temat. Będziecie wiedzieć już, kiedy można go zakładać, a kiedy należy na niego uważać. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasze subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku.